Start przy mediatece, a następnie krosno odrzańskie, kamień, morsko, Gostchorze, chyże i powrót do krosna. Zakończenie wycieczki przy zamku. Po drodze na uczestników czekały różne atrakcje. Wycieczka rowerowa w ramach akcji, wakacje to niezwykle ciekawa propozycja skierowana do uczniów. Dzisiejsza trasa jest niedługa, bo około 13 km jedziemy do kamienia, do morska, tam dzieci zobaczą galerię rzeźb, pokarmimy kozy, bo tam są też także taka jedna atrakcja jeszcze dla dzieciaków. Później jedziemy lasem do Gostchorza. W Gostchorzu mamy spotkanie z panią Sołty, z Ewą Klepczyńską i radną naszą Rady Miejskiej. Tam zwiedzimy port, przejdziemy się na Winnicę i później pod górkę Gostchoszką na Goskar, gdzie rozpalimy ognisko. Pójdziemy z dziećmi zobaczyć ten folder taki wysoki, właśnie to stare, miejsce starego grodziska. W drodze powrotnej do Krosna przez chyżę. zatrzymamy się w KPWK i zwiedzimy oczyszczalnię ścieków, na które tam będzie na nas czekał pan prezes, pan Aleksander Kozłowski. Mediateka w Krośni Odrzańskim we współpracy z Wojskowym Oddziałem PTTK zorganizowała rekreacyjno-edukacyjną wycieczkę rowerową połączoną z poznawaniem regionu i osobliwości przyrodniczych. Przede wszystkim dobra zabawa połączona z taką ścieżką edukacyjną, krajoznawczą, poznawanie regionu. Myślę, że nie wszystkie dzieci, nie wszyscy uczniowie znają nasz najbliższą okolicę, więc myślę, że warto skorzystać z tych wycieczek, bo PTTK ma już wszystkie trasy poznane i polecają naprawdę najciekawsze. W planach są kolejne wycieczki w różne miejsca gminy. Zapraszam na 29 lipca na następną wycieczkę, też będzie ciekawa, bo będzie do Osiecznicy i do okolic. Akcje wakacje trwają. Kalendarz dostępny jest na stronie akcjewakacje.krosnoodrzańskie.pl. Na jakie atrakcje oczywiście poza wycieczką rowerową będzie można liczyć w przyszłym tygodniu? Między innymi warsztaty tworzenia biżuterii, warsztaty rzeźbiarskie, obozowisko miejskie czy kontynuacje warsztatów tanecznych i fotograficznych. Zapisy na poszczególne warsztaty i atrakcje prowadzone są telefonicznie, pod numerami telefonów widocznymi na ekranie. Wypoczynek wakacyjny pod nazwą Akcje Wakacje został w całości sfinansowany ze środków Gminnego Funduszu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.